Dzień dobry, dzień dobry. To jest ten dzień, w którym, to jest ten vlog, w którym na początku jeszcze jesteśmy w Wietnamie, na wyspie Pukłok, a pod koniec tego vloga już będziemy w Polsce, dlatego że dzisiaj właśnie wracamy do Polski. Michał właśnie nas checkoutuje. No i co? I czekamy na bus na lotnisko. Z lotniska lecimy do Kuala Lumpur, tam musimy niestety przenocować. I z Kuala Lumpur następnie lecimy do Stambułu, a ze Stambułu już do Warszawy. Także to będzie vlog taki w podróży, w większości na lotnisku. Chociaż pokażemy wam pewnie nasz hotel w Kuala Lumpur, ale no w podróży będziemy ponad 24 godziny. Między innymi dlatego, że linia lotnicza na trasie Kuala Lumpur-Stambuł odwołała nam lot i musieliśmy wziąć lot dzień później, więc będziemy w podróży jeszcze dłużej. Mamy dzisiaj piątek, jest godzina 10, a w Polsce będziemy o 8 czasu polskiego w niedzielę, także... No, tak prawie 2 dni będziemy w podróży, no ale odległość jest spora, no i też przez ten odwołany lot właśnie tak się złożyło. Jeżeli jesteście ciekawi tego vloga i naszej podróży z Wietnamu do Polski, to zapraszam do oglądania. Nasz hotel w Wietnamie jeszcze pokażę. Melia Wine Pearl Pukłok. No i tak wygląda sobie lobby, tutaj ludzie czekają już na... checkout, to był taki mały sklepiczek. No i co? I czekamy na busa. Nie wiem, dziwna jakaś to procedura tego depozytu jest. Muszę to sprawdzić aż, bo najpierw jak przyjechaliśmy, to wpłaciłem kartą, nie? Depozyt 10 tysięcy, no tak. I teraz pani znowu wzięła moją kartę i powiedziała, że teoretycznie niby wtedy oni nie ściągnęli mi tych pieniędzy, tylko zablokowali, a ściągnął teraz. Wiesz, ale no sprawdzę, żeby nam nie pobrali, wiesz, 2 razy tego samego hajsu, no bo to trochę będzie problem, tak? Ale ja znam tą procedurę, że generalnie jakieś takie kaucje, depozyty to są ściągane z kart w formie właśnie takiej blokady, a nie rzeczywistego jakby ściągnięcia pieniędzy. Więc spotkałam się z tym, wiesz, chodziłam do szkoły hotelarskiej, to wiem. Nie, no ale no nie widać na naszym koncie, żeby coś było dzisiaj ściągnięte, nie? Możemy spać spokojnie? Możemy czy nie możemy? No poczekaj, sprawdzę. Tak, bo w tym hotelu jest taka procedura, że nie ma tak, że jeżeli coś zamówicie, to po prostu podpisujecie rachunek i na koniec przy wymeldowaniu właśnie pokrywacie ten taki zbiorczy duży rachunek, tylko na początku pobierają od nas właśnie ustaloną tam przez nas kwotę. My akurat właśnie przeznaczyliśmy sobie na ten depozyt 10 milionów dongów. No i jak byliśmy tutaj podczas właśnie no, naszych wakacji, sukcesywnie powoli tam schodziło z tego depozytu i na koniec zostały nam widocznie jakieś pieniądze, no i powiedzieli, że na koniec nam po prostu zwrócą to na kartę, ale okazuje się, że ta jakby pierwsza kwota, którą pobierali od nas, to tak naprawdę nie pobrali, tylko została zablokowana. I teraz tak jakby odblokowują tą kwotę, ale pobierają jakby płatność. Tak to powinno działać, mi się wydaje. Ale mówisz, że tutaj coś dziwnego się zadziało. Ta poprzednia transakcja w ogóle zniknęła, aha, a nie ma żadnej nowej. Aha. Nie widać w ogóle na tym koncie. No ale nie pobrali nam 2 razy w każdym razie, no, nie? Nie pobrali, tak. No. Kasę masz odblokowaną, wolne środki, jakby nie widać, żeby... No jest tyle samo, co wczoraj jakby było, nie? Więc jakby... No może trzeba poczekać na zaksięgowanie płatności. No w każdym razie działa tutaj właśnie to troszeczkę inaczej, bo zazwyczaj właśnie spotykaliśmy się z tym, że po prostu, wiecie, check-in, a w miarę pobytu podpisujecie rachunki i na koniec one są wszystkie zbierane i dopisywane do rachunku końcowego, który na koniec pobytu właśnie trzeba zapłacić. A tutaj jest trochę inaczej, no ale spoko. No to jest nasz busik. I jedziemy. Wygląda jak karetka trochę. Dobra.
Do odlotu jeszcze mamy, co, jaką masz godzinkę? Pół godziny. Pół godziny jeszcze. Pół godziny, a za pół godziny puszczają. A, godziny do odlotu, no ale wiadomo, do samolotu puszczają wcześniej. I tak patrzymy na nasze bilety i mamy inne miejsca. Co prawda, tylko tam ja siedzę rządy za Michałem, ale właśnie tak sobie pomyślałam, że nasza miłość nie jest warta 10 euro, żeby siedzieć koło siebie. Ale lot trwa tylko godzinę 40, więc jakby easy. Wzięliśmy sobie jedzonko. Michał ma taką zupkę fo. To ostatni raz zupkę fo. A, ostatnia, tak. Ostatnia zupka fo. I ja mam jeszcze kanapkę na wynos. Za to zapłaciliśmy... Nie, to jest... Zapłaciliśmy 433 tysiące. I w ogóle co jeszcze chciałam powiedzieć, to, że ta wysłówka na Phuket jest całkiem spoko. Jak ktoś nie zdąży z pamiątkami, czy z jakimiś innymi, nie wiem, rzeczami, co koniecznie chciałby sobie przywieźć z Phuket do Polski, to tutaj jeszcze można się zaopatrzyć. Na przykład taki puder z pereł. I nie, jakoś tak nie... Nie wiem, jakoś tak nie kupiłam go na tej fermie pereł, co byliśmy. Ja tak nie jestem przekonana do tego, no bo puder z pereł to nie jest żadna jakaś taka, no nie wiem, substancja, wiecie, płynna, taka wchłanialna. To jest puder, tak jak macie na przykład złoto w kremie. Ja tak trochę nie wierzę w takie rzeczy. Może niesłusznie, ale nie wierzę. No, ale taka mała paczuszka, 190 tysięcy, czyli jakieś 30 zł. Za ile to jest gramów? Malutko, 10 chyba. 10 gramów takiego pudru perłowego. No i tutaj jest napisane, że ma to właściwości. Elasticity of the skin, reduce wrinkles, anti-aging, make the skin white, smooth and full of vitality. My friend. Czyli takie właściwości spoko. Trzeba w ogóle, jest ciekawy sposób użycia na coś takiego, na taki perłowy puder, bo pół łyżeczki takiego pudru trzeba zmieszać z mlekiem albo z miodem i wcierać w skórę przez 15 minut, a potem zaspłukać. O, ja wiem, z czym możesz to zetrzeć, będziesz miała takie, o, co? O, breaker będziesz miała. Co, z czym to mogę pomieszać? Z tym miodem. Z mleczkiem pszczelim tym. O. Właśnie, bo jeszcze mamy takie... Super luksusowy kombinator. Mamy jeszcze kupione mleczko pszczele, takiej z takiej fermy kupione. O, to może sobie zmniejszam. Nie wiem, przetestuję, zobaczę. Nie jestem przekonana o właściwościach tego i tak trochę właśnie w niej nie wierzę, więc dlatego tylko takie małe opakowanie. Jak będziemy najwyżej następnym razem w Wietnamie, to przywiozę więcej, jeżeli się okaże, że on super działa. Bo w Europie to pewnie takie coś kosztuje mnóstwo pieniędzy. A tutaj właśnie trzy dyszki, spoko, przetestuję. A jak oceniasz lotniskową zupkę? Bardzo dobra. Sensowała. Jak na lotniskową zupkę? No, wygląda spoko. A jesteśmy właśnie na Phuket w Heineken Bar and Chicken. No i właśnie, tak jak mówiliśmy, nasza Michał siedzi tam, bo nasza miłość nie jest warta 10 euro, żeby siedzieć koło siebie. Ale mam towarzystwo, leci ze mną ciastek. Mamy go z Universal Studios Singapuru. Taka, o, pamiątka. A przy okazji całkiem spoko poduszka. I jesteśmy już w Kuala Lumpur. Ja musiałam się wykąpać i pokażę Wam na szybko nasz pokój, jaki mamy na te półtora dnia. Także tu mamy łazineczkę. Bardzo fajnie. Łóżko. Jakieś meble. Safe oczywiście bardzo dobrze, że jest. Biureczko. Telewizor. Też fajnie, o całkiem sporo coś sobie wieczorem obejrzymy. Kanapa. No i to tyle.
No i tak jak już mówiłam, w Kuala Lumpur mamy taką dłuższą przesiadkę, bo z uwagi na to, że właśnie no, linia lotnicza odwołała nam lot, no to właśnie musimy tu musimy zostać tutaj troszeczkę dłużej. Wymeldujemy się jutro około 17, bo wiecie, jakbyśmy mieli tutaj jedną dobę kupioną, to byśmy musieli się wymeldować do 11, a lot mamy o 20. Więc wymeldujemy się około 17:30, więc idealnie, żeby akurat dotrzeć na lotnisko, no i już wiadomo, check-in i polecieć, a nie musimy przez, nie wiem, 6 godzin koczować gdzieś na lotnisku, czy znajdować sobie specjalnie jakieś zajęcie. Zostaniemy tu w hotelu. Fajnie, bo hotel, a właśnie, nie wiem czy mówiłam, hotel, w którym jesteśmy, to hotel Ibis w Kuala Lumpur. Fajnie, bo jest basen, jest siłownia, mamy jakąś w ogóle też zniżkę na masaż i na bufet. O właśnie, Michał poszedł na bufet, poszedł coś zjeść, bo oczywiście był głodny, a ja zostanę tutaj i będę montować YouTube, żeby jak najszybciej nadrobić właśnie zaległości. Także siadam do montażu. Ale przejście mi wyszło. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Dzisiaj wracamy już do Polski. Właśnie mignęło wam. Jesteśmy spakowani. O, całkiem sporo w ogóle tych walizek, tak teraz patrzę. Jesteśmy spakowani i ruszamy dzisiaj z Kuala Lumpur, a już do Warszawy, ale z przesiadką w Doha. Źle mówiłam na początku, bo chyba powiedziałam, że mamy przesiadkę w Stambule, ale nie, mamy przesiadkę w Doha. Tam mamy przesiadkę właśnie 4 godziny, no ale już bagaże rejestrowane nadamy do Warszawy, także mam nadzieję, że będą w Warszawie wtedy, kiedy my, nie będzie żadnych opóźnień, tfu. No, już się zczekautowaliśmy, Michał dzwoni po graba, znaczy zamawia graba przez aplikację, a w tle leci Spider-Man. Nie wiem, która część, Michał na pewno wie. W ogóle AXN, kojarzycie tą stację? Jej już chyba nie ma w Polsce. Nie wiem, tak mi się wydaje. Także takie mamy plany na dzisiejszy dzień. Przetrwać i wrócić jutro szczęśliwie rano do Polski. Ale też istotna sprawa, że przez to, że odwołali nam jeden lot właśnie z Kuala Lumpur do Stambułu w Turkish Airlines, no to Michał ma takie właśnie ubezpieczenie, no i zgłosił się do ubezpieczyciela i właśnie przez to, że mamy odwołany lot i tam się łapiemy w tych widełkach czasowych tam tego, nieważne, tych procedur ubezpieczeniowych, to właśnie tą drugą noc mamy za darmo, znaczy drugą noc, no ten meldunek właśnie, który mamy teraz i jedzenie chyba też? Tak, bo to jest w razie jakiś tam, tak. Jak właśnie odwołują lot, taki to się nazywa nieplanowany postój, tak? O coś takiego. I jak ma się właśnie tak długo odwołanie, no to oni zwracają jakąś tam część kwoty za nocleg i za jedzenie, więc fajna sprawa. Tak, ty masz chyba, że do 400 dolarów. Tak, to jest no, 100 dolarów, czyli 400 zł. A, 100 dolarów, czyli 400 zł, okej. Okay. Safety Wing. Warto się zapoznać, Michał bardzo poleca tą firmę ubezpieczeniową. Tak, się dużo podróżuje, Safety Wing. To jest... Tak, to jest fajne dla osób, które dużo podróżują, bo ubezpieczenie jest na naprawdę wysokie kwoty i jest dosyć niedrogie. Tylko trzeba za jakby pierwsze wizyty do 1000 złotych czy dolarów? Złotych. Do 1000 złotych trzeba pokryć samemu, ale potem już pokrywa wszystko ubezpieczyciel. Dobra. To nie jest odcinek o ubezpieczeniu podróżnym, tylko o samej podróży. Jesteśmy właśnie na lotnisku w Kuala Lumpur i patrzcie, jaka ładna dekoracja Hard Rock Cafe. Ślicznie wygląda, to imituje te słynne wieże w Kuala Lumpur. Fajnie wygląda, mega. O, jest Rock Shop, to tam chodźmy. Hard rockowski asortyment i mój outfit of the day, spodnie w słonie. Co? A tutaj jest jeszcze Kuala Lumpur Irton International. Taka... Zwykła czarna.
A pokaż tą bluzę, rozwiń ją. Chroni zaraz ten. A to jest na tyle? A, bo tak jest. Aha. A, to jest przód. To jest to samo, tylko... A, to jest to po tylko prostu. Tylko ja już tego tak nie złożę, tak jak było. To musisz dać pani. Dobra, ja to złożę. Ta bluzka jest genialna. I świeci w ciemności. To może spróbuj znaleźć jakąś elkę. No, uważam, że to będzie tej, który to wszystko jest small. Nie? Wszystko jest small? Wszystko. O, świetnie wyglądają te wieże. O, kupię sobie jakąś czekoladę. Co robi teraz Michał? Zastanawia się, co zjeść. Do odlotu mamy jakieś 1,5 godziny? Czy takiego? Tak. A jeszcze nie przeszliśmy odprawy bezpieczeństwa. Ale tutaj w Kuala Lumpur odprawy bezpieczeństwa są dopiero przed gate'em. Także tak to wygląda. W ogóle to jest ciekawe lotnisko to Kuala Lumpur. Ono jest takie inne niż wszystkie. I tutaj mają swoją własną, kurczę, czasoprzestrzeń i zupełnie inne zasady czasem niż na wszystkich innych lotniskach. Zatem jeżeli lecicie przez Kuala Lumpur i robicie to pierwszy raz, to zaopatrzcie się w dodatkowy czas, żeby to spędzić. Bo raz, że możecie wylądować na innym terminalu przez pomyłkę, bo są dwa terminale właśnie w Kuala Lumpur. Jeden jest tylko zarezerwowany dla Air Asia, a drugi jest na pozostałe linie lotnicze. A dwa, że właśnie no, tutaj panują trochę inne zasady. Jest self-check-in, przy którym właśnie trzeba sobie samemu wydrukować etykiety na bagaż. Także jak robicie to pierwszy raz, lecicie przez Kuala Lumpur, no to tak, radzimy właśnie przylecieć trochę wcześniej. Jesteśmy już w samolocie. Lecimy Katarem. No. Niestety, tym razem w klasie ekonomicznej, tak, bo lecimy tą samą linią teraz do Polski, jaką lecieliśmy do Tajlandii. Czyli rozpoczynając naszą podróż, zaczęliśmy ją właśnie od tej linii lotniczej. I kończymy też na właśnie Katar. No ale właśnie w innej klasie, ale... Ale mamy więcej miejsca do nich, tak. Kupiłem takie lepsze siedzenia trochę. Tak, ja co prawda, jako że mam 1,5 m w kapeluszu, to nie potrzebuję takich rzeczy, ale wiadomo, zawsze to mimo wszystko wygodniej niż takie siedzenia, gdzie jesteśmy tak ściśnięci i mamy 10 cm² powierzchni. Także lecimy do... Pierwszy przystanek mamy w Doha, tam mamy przesiadkę, no a następnie lecimy do Warszawy. W ogóle mamy miejsce przy oknie. Okno jest... Tu jest już końcówka fotela i okienka mamy dosłownie... No nic. Więc tak jak siedzę, to i tak widzę ścianę. No cóż, to jest takie są plusy, jakieś minusy są też, bo jest więcej miejsca na nogi, ale nie, okno jest takie sobie. No tak, ale za to, nie że... nie ma gdzie coś schować rzeczy za bardzo. No nie mamy gdzie schować rzeczy, tak, no coś za coś. Tak, ale specjalnie wiesz, wybierasz miejsce przy oknie i tak. Kurde, nie masz okna. I ostatni przystanek przed powrotem do Polski, czyli przesiadka w Doha, w Katarze. Właściwie to już idziemy do gate'u, więc no, zaraz będziemy wsiadać do samolotu. No dobra, może nie tak zaraz, bo sam za godzinę czy dwie. Generalnie dla nas jest godzina... Michał? Tak jakby bez zmiany czasu, to jakby dla nas która by była godzina teraz? Czwarta? Piąta? Siódma. Okej. Okay. Lot mieliśmy o 20? Tak. Okej. Okay. Lot mieliśmy o 20 czasu lokalnego w Malezji. No a teraz jakby jest godzina pierwsza. Dochodzi druga w Doha. No ale dla nas tak jakby... Nie uwzględniając tej zmiany czasu, byłaby 7 rano. Spaliśmy, ja wiem, jakieś 3 godziny może ja spałam.
Trzy, może cztery. Może teraz w czasie kilku. Tak, może uda się pospać coś teraz w samolocie, bo lądujemy właśnie o koło ósmej czasu już polskiego. Skomplikowana sprawa w ogóle z tymi zmianami czasu, no ale trzeba to przeżyć. Trzeba to przetrwać i trzeba dolecieć. No dobra, to co? Widzimy się już w Polsce. Dolecieliśmy, ale niestety myślałam, że nigdy tutaj nie przyjdziemy, ale niestety w mojej walizce jest dziura. Zobaczymy. Pierwszy raz taka sytuacja. Także też damy znać, jak przebiega w ogóle coś takiego, taka reklamacja. The next day. Dzień dobry, dzień dobry. Jak możecie zobaczyć po moim stroju i po aurze za mną, jestem już w Polsce i właśnie idę do paczkomatu. Nie wiem, taka zwykła czynność, pewnie dla was to jest nic, ale ja się tak tym cieszę teraz, bo w Azji nie było paczkomatów. Nie ma. A uważam, że paczkomaty to jest fantastyczny twór i naprawdę Polska pod tym względem jest cudowna. Paczkomaty i Blik. To są takie rzeczy, których już nam bardzo, 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 bardzo brakowało. No i właśnie idę do paczkomatu odebrać swoją pierwszą od pół roku, ponad pół roku przesyłkę i pokażę wam, co to będzie. Tak się cieszę. A, no i jeszcze wracam z bagażowym update'em. Jeśli chodzi o właśnie tą moją dziurę w walizce, którą wam pokazywałam, no to właśnie tam w tym biurze reklamacji, jeśli chodzi o bagaże, no to trzeba było tam podejść po prostu. Michał tam spisał wszystkie dokumenty z panem, który się zajmował właśnie reklamacjami z linii lotniczej Katar. Właśnie ważne, żeby podejść do boksu, gdzie właśnie zajmują się daną linią lotniczą, z którą lecieliście. No i zrobił zgłoszenie. Michał dostał dokumenty, tam protokół, no i w ciągu 5 dni bodajże ma się ktoś kontaktować właśnie z firmy, która się zajmuje reklamacjami od Kataru. No nie jest bezpośrednio Katar, jakaś tam firma outsourcingowa się tym zajmuje. No i mają się kontaktować i zaproponować czy jakiś ekwiwalent, czy voucher. No zobaczymy, jak to będzie, czy wyjdą z czymś konkretnym, czy po prostu, nie wiem, odkupią nam walizkę, czy oddadzą pieniądze, czy właśnie wyślą jakąś tam walizkę z ich bazy. Zobaczymy, nie wiadomo, czego możemy się spodziewać, no natomiast no, uszkodzenie jest na tyle poważne, że po prostu no trzeba tą walizkę wymienić, ona już nie nadaje do niczego, tyle tylko, że wrócimy po prostu z tą walizką no, do domu z zapakowanymi ubraniami, ale ona już do podróży się nie nadaje, na pewno już nie do podróży samolotem. Także tak wygląda sytuacja z bagażem, a my wracamy do sprawy z paczką, którą zaraz wam pokażę. Tak się dziwnie czuję, bo teraz jak już nagrywam, to no ludzie rozumieją, co mówię, więc nie jestem taka do końca incognito. Ale co jest jeszcze fajne, jak staję na przejściu dla pieszych, to się auta zatrzymują i mnie przepuszczają. A no w żadnym z krajów, w którym byliśmy ostatnio, to nie miało miejsca. Wracam do was z przesyłką, którą wspólnie otworzymy. Wybaczcie hałasy na dworze. Muszę mieć otwarte okno, bo się tutaj uduszę. No a na zewnątrz jest montowana fotowoltaika. Jakiś pies szczeka jeszcze. Także no warunki są jakie są. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj to w postprodukcji zagłuszyć trochę. I ta część filmu jest sponsorowana przez Def Random Creations. Jest to firma, której właścicielką i założycielką jest Kasia...
Jest Kasia z Gdańska, pozdrawiam cię, Kasiu. No i właśnie, oczywiście tutaj wyświetlę Instagram Dev Random Creations. Wpadajcie i zobaczcie, co pięknego właśnie tworzy Kasia, a tworzy naprawdę fantastyczne rzeczy. Jest to głównie porcelana, taka bardziej użytkowa, typu właśnie miseczki, talerzyki, dużo zdrobniej, miseczki, talerze, okej, tyle zdrobniej może być, osłonki na świeczki, lampiony, cokolwiek i ozdoby do domu, także jest tego naprawdę, naprawdę sporo. No i jak tylko zobaczyłam właśnie Instagram Kasi, to przepadłam, napisałam do niej, czy nie chciałaby przypadkiem w współpracy z początkującą youtuberką. Kasia się zgodziła, no i oto mogę wam pokazać te cuda. Dobra, starczy gadania, otwieram i pokazuję wam, co mam. Bo jest to właśnie paczka niespodzianka. Kasia się mnie pytała, co mniej więcej lubię, co by było dla mnie właśnie takie użytkowe i jaka jest kolorystyka w kuchni. No i na tej podstawie właśnie została skomponowana dla mnie paczka, uzbrojona w narzędzie. Otwieram dalej. Okej, mamy pierwszą taką mniejszą paczuszkę. Zobaczymy. Jestem podekscytowana. I pierwsze rzeczy, które odpakowałam, to są takie piękne talerzyki. Ojej, mogą posłużyć jako podstawki na biżuterię albo na jakieś przekąski, jak przyjmujecie gości. Ja mam już milion pomysłów w głowie, jak je wykorzystam. No są przepiękne i właśnie w kolorystyce, którą bardzo lubię, czyli taka neutralny beż, ale właśnie i z kolorem dominującym, czyli właśnie takim turkusem, zielenią, będzie nam bardzo pasowało do wnętrza. Super, cieszę się, otwieram dalej. Czuję się naprawdę, jakbym odpakowywała prezent od, nie wiem, od Mikołaja w kwietniu. A, w sumie niedługo mam urodziny, także w sumie pokrywa się. I kolejną rzeczą jest taki piękny talerzyk. No, cudo, to wygląda jakby to były właśnie jakieś takie kawałki muszli. No, przecudnie to wygląda. Nie wiem, czy to będzie w ostrości. Nie mam za bardzo nad tym kontroli, czy to jest w ostrości, czy nie. Nie nagrywam sama, nie mam operatora, sorry. Lecimy dalej. Okej, tutaj jest coś małego. I co to jest? Ja nie, w ogóle nie mam pojęcia, naprawdę. Matko, że mnie tego nie zniszczyła. No way! Ja nie wiedziałam, że takie rzeczy istnieją. Zobaczcie na to. Nie wiem. Och. Czy to będzie ostrość? Ostrość, head! Och, jest. Zobaczcie. Ja nie widziałam, że można robić takie rzeczy. Że to jest legalne w ogóle. Ja te kolczyki ubiorę od razu, zaraz wracam i odpakowuję resztę. 12 seconds later. Okej, okay, tak się prezentują kolczyki. No, wygląda to super, w ogóle mega, do jakiejś basicowej stylizacji wyobrażam sobie i po prostu te kolczyki, niby takie sztyfty, ale jednak wiszące, są bardzo leciutkie, są z jakiegoś takiego lekkiego materiału. Otwieram dalej. Dobra. Okej, okay. I to jest rzecz, na którą troszeczkę liczyłam, bo ja uwielbiam kubeczki. Specjalnie w ogóle nie piłam jeszcze dzisiaj kawy, żeby móc sobie zrobić kawę w pięknym kubku, więc tak trzymałam kciuki, żeby w tej przesyłce był właśnie kubeczek i o Boże, jakie to jest piękne! Widzicie to? Again, ostrość, come here, please. Cudeńko, piękne. I takiej sporej pojemności, to nie jest na takie, wiecie, espresso, ale na takie, na taką większą kawkę, na te, czy taką średnią. Ja mam w ogóle taki problem, że Michał w ogóle przeklina to, ale no musi z tym żyć niestety. I ja też, że ja nie dopijam herbat. Nie dopijam herbat, nie dopijam za bardzo kaw, więc dla mnie ta kawa i herbata nie mogą być za duże, bo jak są tylko troszeczkę w większym kubku niż standardowo, to ja już tego nie dopiję.
Po prostu to jest dla mnie za dużo. Ale oczywiście kocham duże kubki, uwielbiam i są fantastyczne. I jak tylko widzę duży kubek, to mam ochotę sobie zrobić w nim herbatę, której oczywiście nie dopiję. To jest moje życie. Dobra, i o. Mam nadzieję, że słyszycie coś więcej niż tylko szeleszczenie. Ale właśnie jak patrzyłam na stronę Kasi, to widziałam, że robi takie rzeczy. I tak miałam nadzieję, że taką małą miseczkę, czy tam, czy czarkę właśnie udaje się mi wysłać. I so cute! Jest jeszcze druga. I w takim neutralnym kolorze, także jak widzicie, są też takie rzeczy basic do każdego rodzaju wnętrza. Dobra, musiałam otworzyć na chwilę okno, więc z góry przepraszam właśnie za jakieś hałasy. Jak będzie bardzo źle, to zamknę. Okej, fajnie, o Jezu, ale super. Ej, nie, ona jest inna trochę. Zobaczcie, tu jest ta poprzednia, a tu jest ta, co otworzyłam teraz. Różni się trochę, ale pasuje, mega sprawa. I właśnie to jest taka czarka, ja bym to nazwała czarką. I właśnie chyba też to się tak nazywa na stronie Defer Random Creations. To może być na jakiś deser. To może stać po prostu jako ozdoba, w tym można zrobić pewnie jakiś ciepły napój, jakiś napar. No widzę naprawdę mnóstwo zastosowań, ale przede wszystkim zastosowanie dekoracyjne. Okej, ostatnia rzecz. O, ale cute! Czy to nie jest najpiękniejsza rzecz, jaką dzisiaj zobaczycie? I jutro, i w tym tygodniu. No cudo, cudo, naprawdę fajne. Strasznie mi się podoba, jak to tak spływa tutaj. Super to wygląda. I też mam właśnie do kompletu drugą taką. Tak do kompletu, ale nie do kompletu jednocześnie, bo no wiadomo, jest to handmade, więc nic nie będzie takie samo. Każda rzecz jest wyjątkowa, ale ja bym to traktowała jako komplet, jak najbardziej. Mega super sprawa, mega się cieszę. Także ja idę zrobić sobie kawę w moim pięknym, nowym, ręcznie robionym kubeczku. Także ja już mam swoją kawkę w swoim kubku, a jeśli jakaś z rzeczy, które dzisiaj pokazywałam, się Wam spodobała, to koniecznie zajrzyjcie do Kasi na stronę. Tutaj jeszcze dam Wam zrzut, jak wygląda właśnie strona Kasi. Oczywiście wszystkie odnośniki do Def Random Creations znajdziecie w opisie. Dziękuję bardzo Def Random Creations i dziękuję Kasi za tą współpracę. Naprawdę rzeczy są fantastyczne, przepiękne, no i na pewno będą mi służyć. Jeśli ten vlog z powrotu do Polski się Wam podobał, koniecznie zostawcie kciuka do góry, zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a jeszcze właśnie materiały z Tajlandii i z innych krajów, które odwiedzaliśmy, na pewno się pojawią, bo materiałów mam mnóstwo, także to, że wracamy do Polski, to jeszcze nie oznacza końca filmów z Azji. Filmy będą w dużej ilości, także zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a ja będę delektować się kawą w moim nowym ulubionym kubku. Zajrzyjcie koniecznie do Kasi na stronę Def Random Creations, znajdziecie w opisie. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa!